to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania wita Cię Alina Kaźmierczak. Bardzo często mówimy, że coś jest takie proste. Ale proste nie zawsze oznacza łatwe. Ponieważ czasami proste rozwiązania są dla nas najtrudniejsze. Podam przykład. Ktoś może powiedzieć, odchudzanie jest takie proste. Po prostu jedz mniej. Proste, tylko trudne do wykonania. Trudne do przełamania naszych nawyków. Trudne, ponieważ czujemy głód. Trudne, ponieważ nie potrafimy się przestawić. Więc to, co jest proste, nie zawsze jest łatwe. I tak samo jest w rozwoju. Kiedy prowadzę szkolenie, prowadzę webinar, to bardzo często podaję proste rozwiązania. To są takie gotowce, takich kilka zasad, które wystarczy wprowadzić i wiedziesz szczęśliwe życie. Ale to, że one są proste, nie oznacza, że one są łatwe. Ponieważ one wymagają pracy, wymagają poświęcenia energii, czasu, zaangażowania. Nie lubię słowa poświęcenie, więc wymienię na zaangażowanie. Wymagają zaangażowania, wymagają podjęcia konkretnych działań. I to jest proste, ale zarazem trudne. Ale jeżeli uda Ci się przejść tę drogę, uda Ci się te proste metody w życiu zastosować, przełamać swoje trudy, przełamać swoje słabości i chociaż to będzie trudne, to na pewno dotrzesz do celu. Tego Ci życzę. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaźmierczak.